Około godziny 20:30 dyżurny stanowiska kierowania w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu w Piławie Dolnej. Na miejscu zastano dwa samochody osobowe biorące udział w zdarzeniu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. No i generalnie zabezpieczenie głównie. Resztę działań prowadzi policja. Był delikatny wyciek, stwierdzono zagrożenie chemiczno-ekologiczne, zabezpieczono wyciek niewielką ilością sorbentu. Siły środki zadysponowane do zdarzenia to są dwa, były dwa zastępy z PSP Dzierżoniów, CTRG, no i później policja według swoich. W zdarzeniu brały udział trzy osoby, zostały zabrane do szpitala w Dzierżoniowie. Do zabezpieczenia miejsca zdarzenia policja będzie kierowała ruchem i robi swoje oględziny tutaj na miejscu zdarzenia. Całkowicie zablokowana jest w tym momencie droga. Po oględzinach zrobionych przez policję będzie udrożniony ruch. Thank you.